W Indiach wierzy się powszechnie, że kiedy ktoś wstępuje na ścieżkę wyzwolenia, to jego pierwszym problemem jest uwolnienie się od przeszłej karmy. Sanskryckie słowo karma literalnie znaczy działanie lub robienie. Kiedy więc mówimy, że coś, co ci się przydarza, jest twoją karmą, to jakby powiedzieć, że to twoja własna zasługa. Lecz w powszechnym indyjskim wierzeniu karma jest swego rodzaju integralnym prawem moralnym lub prawem kary, wedle którego wszystkie dobre i złe czyny mają swoje konsekwencje, które trzeba ponieść. Tak długo, jak energia karmiczna pozostaje nagromadzona, tak długo musisz ją przepracowywać, zaś to, co stara się robić prawdziwy mędrzec, jest rodzajem działania, zwanym w sanskrycie nishkama karma. Nishkama oznacza beznamiętnie lub bez przywiązania, a karma to działanie. Zatem cokolwiek robi, wyrzeka się owoców swojego działania. Działa więc w sposób, który nie generuje przyszłej karmy, ponieważ przyszła karma utrzymuje się w kole istnienia, w samsara, w cyklu i sprawia, że wciąż się odradzasz. Kiedy przychodzi czas, że już zaczynasz wydostawać się z łańcucha karmy, wszyscy twoi wierzyciele stawiają się po zapłatę. Innymi słowy, osoba, która zaczyna, powiedzmy, studiować jogę, może nagle zachorować lub stracić majątek, lub umrze jej dziecko, bądź spadną na nią inne katastrofy.